dala. Siema foczki, ładne dzisiaj macie oczy. I troska dzisiaj nam się kroi. Hej, zabawę będzie może zaspokoić. Super, super, świetna sprawa. Oj, rajcuje nas zabawa. Więc o której wpadamy? Coś czuję, że wieczór będzie udany. Czy zabierzecie mnie ze sobą? Figurka, ty nie będziesz imprezą z domu. Nie twoje miejsca, ani klimaty. Rudziesz na miachło z jakimś kurwatem. Lub zostań na chacie, a nam daj spokój. Przeczytaj książkę, posprzątaj pokój. Na twojej sobie nam nie zależy. Wybierz jak stado, się nie wiesz jak pasterzy. Okazuje się, że mowa nienawiści jest na porządku dziennym w naszym języku. Jest to wręcz, określiłabym, mowa pogardy, która nie ma płci, nie ma wieku, nie ma przestrzeni, w której występuje, czyli praktycznie występuje wszędzie. Chcemy, aby uświadomić młodym ludziom, że trzeba szanować drugiego człowieka, że nie można kierować do drugiego człowieka zbędnych, niepotrzebnych i agresywnych słów. Kujon, lizus, cukrownik. Przez twoje ambicje my tracimy pozycję. W świecie pięknych i bogatych szacunku nie dostaniecie nawet na raty. Oczy mają ślepe, w sercach dużo złości. Pozbawieni skrupułów, nie znają litości. Tylko hejt. Wyzywają mnie i oczerniają, ile krzywdy mi tym wyrządzają. Tylko hejt, specjalnie, czy nie mają świadomości? Ile w tym wszystkim jest ludzkiej podłości? Najgorsze jest to, że najczęściej czynią to anonimowo. Zwracają się do mnie na forum internetowym, ty krowo! Moją ludzką godność takim wpisem zadeptują. Nie myślą, nie rozumieją, nie umieją czy nie czują. Na co dzień, jak chleba, używają języka nienawiści. Gdzie się podzieli ludzie humaniści? Jak najbardziej jest to bardzo potrzebne, chociażby z tego tytułu, żeby uświadamiać ludziom, zwłaszcza młodym, tak, którzy dopiero spotykają się z problemami dorosłości, tak, różne pokusy na nich czekają, żeby też wiedzieli, że niestety nie wszystko im wolno. Tak. Pomimo tego, że mamy wolność słowa, to ta wolność słowa jest ograniczana różnymi barierami, między innymi właśnie barierą taką, że nie wolno innemu robić krzywdy, tak, czy to poprzez słowo, czy poprzez swój uczynek. Dlatego takie kampanie uświadamiające uważam, że są bardzo potrzebne i cieszę się bardzo, że tutaj mogę przedstawić nasz punkt widzenia tutaj jako policji. To bezpieczne miasto, bezpieczny powiat. I nie chodzi tutaj tylko o nasze statystyki, ale też i o odczucia lokalnego społeczeństwa. I pewnie nie byłoby tak, gdyby nie ten program bezpieczny Elbląg, z którym miałem możliwość zapoznania się już kilkanaście lat temu, zazdroszczo patrząc jako komendant powiatowy policji w Ostródzie. Ale ten program na pewno nie istniałby, gdyby nie ludzie, gdyby nie podatny grunt tutaj w Elblągu, gdyby nie przychylność władz, gdyby nie instytucje, które odpowiadają za bezpieczeństwo, ale też inne pozostałe. I gdyby nie ludzie, przede wszystkim ludzie, którzy chcą, którzy mogą, którzy poza swoimi podstawowymi obowiązkami zajmują się działalnością na rzecz bezpieczeństwa. I mamy tutaj oto przykład tych ludzi i serdecznie Państwu za to dziękuję.